Cześć, witam cię serdecznie. Ja nazywam się Tomasz Guzik i witam cię na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie porozmawiamy o podstawach menadżera reklam, a konkretnie o celach reklamowych. Często wchodząc w menadżer reklam, zastanawiasz się, jaki tak naprawdę cel reklamowy wybrać. No bo gdzieś tam usłyszałeś na szkoleniu albo na jakimś wystąpieniu, że nie klikamy promuj post. W pełni się z tym zgadzam. Promuj post oczywiście zadziała w specyficznych branżach, w których ludzie po prostu bardzo chętnie reagują na twój content. W wielu przypadkach jest to po prostu przepalanie budżetu, jest to nieskuteczne, mniej efektywne i pieniądzożerne, że tak powiem. Czyli warto jest wejść w menadżer reklam, kliknąć utwórz nową kampanię i znajdziesz się w takim oto okienku, gdzie mamy różne rodzaje celów reklamowych. Te cele reklamowe są podzielone na trzy etapy. Tak jak tutaj mamy po lewej stronie całą kampanię, którą tworzymy, jest podzielona na trzy etapy, czyli kampania, zestawy reklam, odbiorcy, umiejscowienia, budżet i harmonogram. I tutaj zajmujemy się już stricte kreacją reklamową, czyli grafikami, wideo, nagłówkami, copywriting, czyli ten tekst reklamowy, jak on będzie wyglądał, czyli wszelkie aspekty wizualne są tworzone na tym etapie reklamy. Wszelkie kwestie budowy różnych zestawów reklam będą tutaj, czyli w jednym zestawie reklam może zawierać się kilka reklam, w jednej kampanii może zawierać się kilka zestawów reklam. Jest to dosyć proste, tylko trzeba zrozumieć mechanizm działania i troszkę z tym menadżerem reklam się zaznajomić, obyć, że tak powiem. Pierwsze, o co zostaniemy zapytani, kiedy tworzymy nową reklamę, jaki jest twój cel marketingowy? Mamy tutaj opcję świadomość, mamy tutaj opcję działania i mamy tutaj konwersję. Konwersje są to stricte cele sprzedażowe, ale nie zawsze będą efektywne i w tym tutorialu wszystko ci wytłumaczę na ten temat. Świadomość są to takie cele, w których budujemy świadomość naszej marki, rozpoznawalność marki, są to cele zasięgowe. Te cele reklamowe są stosunkowo tanie, zapłacimy bardzo mało za dotarcie do dużej puli ludzi, ale to nie będzie się w sposób bezpośredni często przekładało na sprzedaż. Możemy oczywiście tymi celami reklamowymi coś sprzedawać, ale głównie będą to cele budujące zasięgi. Jeśli chodzi o rozpoznawalność marki, jest to taki cel bardziej przeznaczony dla dużych brandów, którzy mogą sobie pozwolić na wydatki reklamowe, też takie wydatki niemierzalne, bo tutaj po prostu często dzieje się tak, że jeżeli jesteśmy nowym reklamodawcą, nową firmą, to chcemy mieć od razu sprzedaż, tak? Tak to zazwyczaj się dzieje. Posty zasięgowe to są takie posty, gdzie te cele są do siebie bardzo zbliżone, ale najczęściej korzysta się z tego celu z zasięg. W tym zasięgu chodzi o to, żeby dotrzeć do jak największej puli ludzi w określonej kwocie pieniędzy, którą sobie tam wyznaczymy. Dobra, czyli zasięgi będą w porządku w momencie, kiedy mamy jakiś nowy produkt, nową usługę i chcemy ją ogłosić gdzieś tam w najbliższym regionie, żeby te reklamy jak najczęściej się wyświetlały. Korzystając z celu działania, tutaj już mamy bardzo szerokie możliwości i z tego na samym początku początkujący reklamodawca często będzie korzystał. Reklama na ruch, jak nazwa wskazuje, ona ma przekierować użytkownika na naszą stronę internetową. To będzie jeden z twoich podstawowych celów reklamowych, których będziesz korzystać. Będziesz kierował użytkowników na swoją witrynę internetową. Jeżeli takie witryny jeszcze nie posiadasz, to w opisie pod tym filmikiem jest kontakt do mnie, ja pomogę ci taką stronę internetową stworzyć, ponieważ jeżeli chcesz się skutecznie reklamować, no to warto mieć stronę internetową ze względu na piksel Facebooka i tak zwany remarketing, czyli ponowne docieranie z przekazem reklamowym do osób, które już weszły w interakcję z naszą marką. Cel aktywność. Tutaj mamy
aktywność, możemy wybrać dużo różnych możliwości. Aktywnością jest dużo różnych interakcji. Mogą to być komentarze, mogą to być lajki pod naszymi postami, może to być rozwinięcie opisu. Jeżeli mamy długi tekst reklamowy i ktoś kliknie rozwiń, to też jest zaliczane jako aktywność. Jeżeli ktoś kliknie w nasze zdjęcie, że chce to zdjęcie powiększyć na cały ekran, to też jest zaliczane do aktywności. Aktywności to też lajki, reakcje, komentarze i udostępnienia. Korzystając z tego celu reklamowego, możemy nabić sobie sporą pulę polubień naszego fanpage'a, czyli jeżeli chcesz zwiększyć swoją społeczność, docierać do większej puli ludzi, później już postami organicznymi, możesz budować zasięgi aktywnością, korzystając z polubień strony. Przygotowujesz sobie baner odpowiedni i użytkownik będzie miał reklamę, w której może tylko i wyłącznie polubić Twój fanpage. Z tego celu się korzysta dosyć rzadko tak naprawdę. Pewnie osoby, które dalej traktują Facebooka jako lajki, bo tak jak było kilka lat temu, to z tego celu pewnie chętnie skorzystają, ale lajki niekoniecznie przekładają się na sprzedaż, a wręcz czasami przeciwnie. Dużo lajków na fanpage'u wcale nie oznacza, że ten fanpage generuje dużo pieniędzy. Instalacje aplikacji to oczywiście cel reklamowy. Jeżeli stworzyliśmy jakąś aplikację i chcemy ją zareklamować, żeby ludzie instalowali naszą apkę. Z tego celu oczywiście, jeżeli masz aplikację, możesz skorzystać, spróbować, zobaczyć, czy będzie to dla Ciebie opłacalne. Musisz sobie policzyć zwrot z inwestycji, ale większość reklamodawców z tego nie korzysta. Wyświetlenia filmu. Bardzo fajna sprawa, jeżeli na przykład prowadzisz live i chcesz po skończonym live'ie dopalić troszkę budżetem zasięgi tego live'a już opublikowanego po skończonej transmisji live, jest to świetna opcja. Później możesz tworzyć grupy remarketingowe na podstawie konkretnych wideo. Także jest to bardzo, bardzo wartościowy cel. Możesz tworzyć grupy remarketingowe do osób, które oglądały tylko 3 sekundy Twoje wideo, 25%, 50% czy 75%. Jeżeli Twój fanpage ma dużo kontentu wideo, jak najbardziej. Wyświetlenia filmu są dosyć podobne do zasięgu, tylko że tutaj ten cel jest stricte nakierowany na materiały wideo. Tutaj bardziej na posty, takie grafiki, copywriting, różnego rodzaju zwykłe posty na wallu, a wyświetlenia filmu skierowane na wideo, materiały wideo lub jakieś tam też mogą być animacje, jakieś fajne prezentacje. Wszystko, co można zaliczyć do filmu, to jest cel, który jest dosyć podobny do zasięgu. Pozyskiwanie kontaktów. Pewnie spotkałeś się lub spotkałaś z pojęciem pozyskiwania leadów, czyli danych kontaktowych do naszych potencjalnych klientów, czyli zdobywamy albo adresy e-mail, albo numery telefonu, w zależności co to za branża i co potrzebujemy. To bardzo dużo reklamodawców korzysta z celu ruch, który kieruje na stronę lądowania landing page, czy tak zwany squeeze page, gdzie użytkownik może tylko i wyłącznie wpisać imię, adres e-mail i on trafia do naszej bazy newsletterowej lub zapis na jakieś wydarzenie, webinar. Często dużo reklamodawców korzysta z tego celu ruch, ale można zdywersyfikować, sprawdzić, ile będzie nas kosztowało pozyskanie kontaktu za pomocą formularza na Facebooku, czyli bez wychodzenia z Facebooka jesteśmy w stanie stworzyć taki formularz, osoba kliknie, automatycznie formularz jest uzupełniony danymi, które klient podał podczas rejestracji do Facebooka, mamy tam adres e-mail, numer telefonu, wszystko i osoba musi tylko zatwierdzić i na samym końcu takiego formularza może zostać przekierowana na witrynę internetową, jeżeli taką posiadamy, ale korzystając z tego celu reklamowego nie potrzebujemy strony internetowej, a i tak możemy generować leady. Wiadomości, jest to mój ulubiony cel reklamowy. W 2019 roku bardzo, bardzo często korzystam z tego celu, ponieważ jestem fanem chatbotów Messengera, specjalizuję się w tworzeniu chatbotów Messengera, dla gdzieś tam różnych firm tworzę te chatboty, pozyskuję w tym roku tysiące leadów poprzez Messengera zostało pozyskanych
i korzystam do tego z celu wiadomości. Można też kierować na chatboty Messengera ruchem, możemy aktywnością, jeżeli na przykład ludzie będą komentować i trafiać do naszego bota. Jest dużo sposobów pozyskania osoby do chatbota, ale testowałem różnego rodzaju rzeczy, karuzele, zdjęcia, cele ruch, cele aktywność i najczęściej, najtaniej wychodził cel wiadomości. Po prostu w tym celu reklamowym ludzie najchętniej trafiali do wiadomości. O co chodzi? Mamy kreację reklamową, osoba klika sobie w wiadomości i zostanie przekierowana do Messengera. I automatycznie tam już bot pracuje z taką osobą i pozyskuje dane, numery telefonu, adresy e-mail, czyli fantastyczna opcja, alternatywa dla pozyskiwania kontaktów. Bardzo często w moich kampaniach cel wiadomości był dużo tańszy niż pozyskiwanie kontaktów. To jest, tu się dla Ciebie zaświeca lampka. W chatbotach Messenger możesz też bardzo fajne leady zbierać, że nie dość, że będą tanie, to dobrej jakości, bo możesz przeprowadzić przez odpowiednią sekwencję, przez odpowiednie wiadomości, pozyskać wartościowe dane, zintegrować z Google Sheet. Kombinacji jest tutaj mnóstwo. Ten cel reklamowy jest dla osób, które świetnie znają się w chatbotach Messengera, ale nawet jeżeli się nie znasz i Twój biznes polega na jakiejś tam interakcji, gdzie nie trzeba kierować na stronę internetową, tylko chcesz mieć zapytania ofertowe na Messengerze, to Facebook znajdzie za Ciebie osoby, które chętniej wchodzą w interakcje z wiadomościami na fanpage'ach. Bardzo fajny cel. Konwersje. Konwersje jest to cel reklamowy, który służy nam do dokonania konwersji, znajduje nam użytkowników, którzy najczęściej konwertują. Konwersją może być zapis na newsletter, dodanie do koszyka, na przykład zakup. To są takie trzy najpopularniejsze konwersje. Konwersją może być też dużo różnych zdarzeń, które stworzymy w Google Tag Managerze, dowolnych zdarzeń, kliknięcie w konkretny przycisk, przewijanie strony, pobyt na stronie, wizyta 45 sekund. Konwersją może być wiele, wiele rzeczy, na przykład kliknięcie w słuchawkę na naszej stronie internetowej, czyli tu już jest jakaś wskazówka, że osoba chce do nas zadzwonić lub osoba, która wypełniła formularz, złożyła zapytanie ofertowe, może to też być konwersją. Najczęściej korzystają z tego celu e-commerce. W e-commerce'ach konwersją najczęściej jest add to cart, czyli dodanie do koszyka, i konwersja zakup, czyli to są takie dwie najpopularniejsze konwersje. Aby konwersje wychodziły atrakcyjnie cenowo, to musimy mieć dużo zdarzeń wygenerowanych w obrębie zestawu reklam, na przykład 50 zdarzeń tygodniowo, wtedy możemy optymalizować tą reklamę za pomocą celu konwersja. Normalnie on przypomina, dosyć jest podobny do celu ruch, tylko jest bardziej nastawiony na sprzedaż. Tutaj wyświetlenie będzie droższe, ale z dużą, większą prawdopodobnością osoba, która zobaczy tą reklamę, kliknie w nią, że dokona konwersji, doda do koszyka lub kupi. Sprzedaż z katalogu wiąże się to z tym, że możemy tworzyć katalogi naszych sklepów internetowych, tworzyć katalogi i przesyłać dane o naszych produktach do naszego fanpage'a i tworzyć reklamy dynamiczne, gdzie Facebook sam tak naprawdę dobiera produkty, śledzi użytkowników, czyli jeżeli ktoś przegląda na naszej stronie konkretny produkt A, to zostanie mu wyświetlony ten produkt, a później na Facebooku, w karuzelach też dobiera odpowiednie ustawienie tych produktów, najczęściej przeglądane, czyli dużo Facebook tutaj optymalizuje i chodzi, śledzi użytkownika na podstawie tego, co przeglądał w witrynie internetowej, ta reklama będzie za nim chodzić. Ruch w firmie, z tego co wiem, w Polsce jest rzadko używany, ale już w Stanach Zjednoczonych możemy. Ten cel generalnie ma służyć temu, że ktoś pod wpływem reklamy odwiedzi naszą stacjonarną siedzibę w firmie. Gdzieś tam w przyszłości, może to już jest, będą różnego rodzaju bramki w sklepach, gdzie będziemy mogli mierzyć konwersję offline i ten cel będzie na pewno zarówno w Google Ads, jak i w Facebook Ads będzie coraz bardziej rozwijany. Będziemy coraz bardziej precyzyjnie mogli mierzyć, ile osób pod wpływem naszej reklamy odwiedzi naszą placówkę, dokona konwersji, to wszystko będzie mierzone na podstawie lokalizacji, ale też na przykład płatności kartą pewnie w przyszłości.
Także to jest cel rzadko używany, możesz sobie przetestować. Najczęściej, jeżeli jesteś początkującym reklamodawcą i chcesz najbardziej efektywnie wykorzystywać swój budżet reklamowy, to zasięg, ruch i wiadomości, ewentualnie wyświetlenia filmu, pozyskiwanie kontaktów. Na tym bym się skupił. Czasami skorzystasz z aktywności, ale myślę, że najfajniejszy cel to jest ruch, wiadomości. Później, jeżeli jesteś B2B, być może pozyskiwanie kontaktów, wyświetlenie filmu, na przykład jeżeli nagrywasz live'y albo wrzucasz jakieś materiały wideo. W tym odcinku to już będzie wszystko. W przyszłych odcinkach też opowiem Ci o niestandardowych grupach odbiorców, o remarketingu i troszkę o pikselu Facebooka, a w tym odcinku już Ci dziękuję, opowiedziałem Ci o wszystkich celach reklamowych. Jeżeli masz jakieś pytania, jeżeli mogę Ci w czymś pomóc, coś ustawić, czegoś nie rozumiesz, napisz do mnie lub zadzwoń, pod spodem jest mój numer telefonu, to jest mój numer prywatny, możesz dzwonić, zadawać pytania i ja Ci chętnie z przyjemnością pomogę, żeby Twoje po prostu reklamy były skuteczniejsze. A jeżeli chcesz więcej bezpłatnej wiedzy, oczywiście subskrybuj mój kanał lub wejdź na mojego bloga tomaszguzik.pl. Pozdrawiam Cię serdecznie. Cześć!